Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o takim równaniu. No i teraz tak, żeby dwie proste były równoległe, to jeżeli mamy je podane w postaci kierunkowej, to musi być spełniony warunek, że ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same. No ale widzimy, że tej prostej nie mamy zapisanej w postaci kierunkowej, czyli spróbujmy sobie przejść z tego, co mamy tutaj, właśnie na postać kierunkową. Ja na razie przepiszę sobie równanie tej prostej, czyli 4x odjąć 2y równa się 7. No i widzimy, że w postaci kierunkowej po stronie lewej mamy samego y, a po stronie prawej mamy całą resztę równania, czyli ja sobie po lewej stronie zostawię minus 2y, a 4x przeniosę na stronę prawą, czyli oczywiście zmienię znak. Czyli mamy minus 4x, no i dodać 7. No i należy jeszcze podzielić sobie obie strony przez to, co znajduje się tutaj przy y, czyli dzielimy przez minus 2, no i wówczas y. To będzie tak, minus podzielić przez minus to plus, 4 drugie to po prostu 2x. Odjąć, tak, bo mamy plus oraz minus, 7 przez 2, czyli zapiszmy to jako 7 drugich. No i teraz wykorzystamy to, co mamy tutaj, że dwie proste są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe, no bo współczynnik kierunkowy znajduje się przy x. Czyli jeżeli tutaj mamy x, to oznacza, że współczynnik kierunkowy jest równy 2. No to zobaczmy na współczynniki kierunkowe tych prostych. Tutaj współczynnik kierunkowy jest równy 2, czyli widzimy, że jest dokładnie taki sam jak tutaj, czyli wygląda na to, że poprawną jest tylko odpowiedź A, tak, że jest odpowiedź A. Natomiast sprawdźmy jeszcze pozostałe proste. Tutaj A jest równy minus 2, czyli no, widzimy, to nam się nie zgadza. W podpunkcie C mamy minus 1 drugą, a w podpunkcie D mamy 1 drugą, czyli teraz widzimy, że jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A.